to na najbliższym skrzyżowaniu, na najbliższym możliwym w zasadzie skrzyżowaniu skręcimy w lewo, a następnie pojedziemy prosto. Tak, tak. Zakaz? Ale w pierwszą zakaz. Tak. A następnie pojedziemy prosto. Tak. Trzeba by jednak, bo tu już oznakowanie mamy jako, że ono skręca w prawo, więc taki, ja na tym rynku też bym oba pasy bym oznaczył jako skręt w lewo, z tym, że tam według mnie powinno być oznakowanie, na przykład nad prawym pasem powinien być drogowskaz na Bytom, na przykład. Bo potem wyjeżdżcie, on by powiedział i teraz w prawo, albo i potem... On by podejrzewam, że podałby takie polecenie, jak ja podałem, aby skręcić w lewo lub na najbliższym możliwym w lewo, czyli tak w ten sposób by podał polecenie, a następnie prosto, czyli według tego oznakowania na wprost, czyli do tego prawego pasa, z którego później wykonujemy skręt w prawo na Bytom. Tak jak ja mówię, czyli gdyby tam oznaczony rynek był w ten sposób, na rondzie nowym sobie zawrócimy. Gdyby tam było oznaczenie, że ten prawy pas, że jest, tak jak ja mówię, że powinien być oznaczony jako skręt w lewo i nad pasem ruchu powinien być drogowskaz na Bytom. Zawracamy. I wtedy to oznakowanie byłoby bardzo czytelne, bo po wykonaniu tego skrętu my mamy drogowskaz później, że na Bytom jest w prawo. No bo teraz od drugiej strony sobie pojedziemy przez rynek. Teraz przez rynek pojedziemy prosto, czyli na tą nielubianą, przede wszystkim w tym początkowym fragmencie nielubianą Księżą Górkę za wiadukt. Tam też można zawracać chyba jakby przez ten rynek, nie? Też... Można jak najbardziej. Czyli pojedziemy sobie prosto. Cały czas będziemy jechać prosto. I teraz przez to skrzyżowanie i przez kolejne również pojedziemy prosto. Tak, mamy stopa. Jeżeli dobrze kojarzę miejsce, to miejsce kiedyś nazywali jako niewidzialny stop. Bo on jest parę metrów wcześniej i wiele osób tu się nie zatrzymywa. Prosto. Stop, tak jest. Tak, zawracanie to tutaj z lewego i tak jak z lewego i bliżutko, tak jest. Ewentualnie. Przyjedziemy sobie za chwilę, zrobimy. Tak, tu jest to okropne miejsce, co tu. Tak jest, tu się bardzo jest ciasno, jeszcze dodatkowo do jeszcze kobieta tam idzie piesi. Niech sobie ta pani z wózkiem wyjdzie. Można ją ominąć, bo nic nie jedzie nam sprzeciwka. Na naszego kierunku jest pierwszeństwo. Wracamy sobie do prawej i wyjeżdżamy. Nic, nikogo nie ma. Że nikogo nie ma w środku. Tak, a jedziemy prosto. Czekam. Tak.
no dwójeczce sobie wiąże. Tak jest i trzymamy, możemy trzymać tą dwójkę, nie ma tutaj sensu zwiększać biegu, bo byłoby bardzo trudno na wyższym biegu, aniżeli dwójka wyjechać. Jedziemy z powrotem. W prawo. Nie, prosto jedziemy. Z górki pokazujesz? Tak. A tej dwójce mogą zostać. On i tak się będzie rozpędzał. Zobaczymy, tak? Tak. Zobaczymy. 26, dlatego żeby wrzucić już. Spokojnie, tak? Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Tak. Pani góra jest dość sroma, więc tak. Lepiej zostać na tym jednak niższym biegu, bo on ma pewien sposób się ogranicza, tak? Zmieścimy się. Jak się nie zmieścimy, to się lepiej zatrzyma. To upewnić. Jedziemy prosto. Tak jest, mamy stopa. Widzi tam pani coś? Nic. No to się trzeba bliżej pobliżej. Kobito, szybciej nie mogłaś. No ale faktycznie przeleciała jak strzała. Ten nam zostawił miejsce, żebyśmy się minęli. Tak jest, dziękujemy. Pojedziemy prosto i na kolejnym skrzyżowaniu zawrócimy. Teraz na skrzyżowaniu sobie zawrócimy. W zasadzie można by powiedzieć, że skręcimy w lewo, następnie w lewo. No. Chociaż nie, tutaj jako dwa skrzyżowania bym tego nie rozdzielał. Okej. Dobra. I zawracamy. I zawracamy. Tutaj znowu mamy ustąp, czyli od prawej jadący musimy ustąpić i też zawrócimy na skrzyżowaniu. I znowu zawrócimy tutaj. Stopik. Tak jest. Wszystkim ustępujemy. Tak. Tak jest. No i pojedziemy w lewo. W lewo. W lewo, tak.